Cześć, z tej strony Wiktor. Z niekrytym zachwytem prezentuję Wam największy model w historii firmy Kobi, czyli Panzer Kampfwagen Zechs Tiger o numerze własnym 131. Kobi, buduj historię klocek po klocku. Ten blisko 6-kilogramowy kolos, złożony z 8000 elementów, oddaje wszystkie najdrobniejsze detale oryginalnej konstrukcji. Naszym konstruktorom doskonale udało się odzwierciedlić tą charakterystyczną bryłę tego czołgu. By lepiej oddać duszę tej maszyny, zdecydowano się na użycie dwukolorowego kamuflażu w kolorach, które idealnie się do tego nadają. Jeszcze długo mógłbym rozwodzić się nad ogólną bryłą, kształtem i wyglądem tej maszyny, ale już nie przedłużając, bo od tego ani młodszy, ani piękniejszy nie będę, od samego początku. SDK FZ-181, szerzej znany jako Tygrys, powstał w 1942 roku jako odpowiedź na radzieckie czołgi średnie T-34 oraz ciężkie KW. Ówczesna broń Panzerwaffe, czyli Panzerkampfwagen 3 i Panzerkampfwagen 4, okazały się być niewystarczające, a jedynie działa przeciwlotnicze Flak 36 kalibru 8,8 cm były w stanie zatrzymać radzieckie monstra. Czołgi Tiger pomyślane zostały jako maszyny walczące na froncie wschodnim, ale wojenne realia zweryfikowały te założenia. Jedna z tych maszyn trafiła do Tunezji w marcu 1943 roku. Omawiany czołg wszedł w skład Schwerer Panzerabteilung 504 i został umieszczony w pierwszej kompanii 3. plutonu jako pierwszy czołg należący do dowódcy plutonu. Stąd na jego wieży znalazła się liczba 131, wymalowana krwiście czerwoną farbą. Sam szlak bojowy maszyny nie okazał się równie krwisty i epicki, jak mógłby się wydawać. 24 kwietnia 1943 roku czołg został uszkodzony strzałami z brytyjskich czołgów Churchill. Pociski z 6-funtowych dział tego czołgu trafiły w pierścień wieży, tym samym blokując mechanizm obrotu tejże. Zniszczono też mechanizm podnoszenia działa. Załoga, nie widząc innego rozwiązania, po prostu uciekła w panice, pozostawiając w rękach brytyjskich prawie sprawną maszynę. Tym sposobem w rękach brytyjskich znalazł się czołg, który dziś jest prawdziwą legendą, bo jedyną sprawną tego typu maszyną na świecie, prezentowaną w The Tank Museum w Bovington. Opis tej fenomenalnej konstrukcji rozpocznijmy od samego dołu, czyli zawieszenia naszego czołgu. Już ono pokazuje nam rozmach i elitarność tego zestawu, bowiem widzimy tu mnóstwo nowych elementów. Nowe koła napędowe, napinające i jezdne. Do tego nowe, świetne gąsienice. A to tylko to, co widzimy z zewnątrz. Cały układ kół, ich rozłożenie i zachowanie został odwzorowany tak jak w oryginalnej maszynie. Udało nam się to osiągnąć dzięki 16 drążkom skrętnym. Dzięki temu wasz Tiger będzie mógł swobodnie poruszać się po najróżniejszych przeszkodach. Koła te, tak jak większość pojazdu, zostały wyprodukowane w kolorze Dunkelgelb, który doskonale nadaje się do budowy maszyn z frontu afrykańskiego i w który pomalowany został omawiany Tiger 131. Kadłub czołgu to chyba najbardziej spektakularny element. To właśnie tu znajdziemy najwięcej szczegółów i smaczków skrytych wewnątrz maszyny. Zacznijmy od frontu. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to długi przód i zapasowe ogniwa gąsienic na ścianie osłaniającej skrzynię biegów. Nad samą skrzynią znajduje się wielka płyta pancerna, na której znajduje się szpadel. Zadbano tu o takie szczegóły jak poręcz na omawianej płycie i stopień przy kątowniku podtrzymującym zapasowe ogniwa. Pamiętajmy, Tiger to dość wysoka maszyna i wsiadanie do niego mogło być nieco kłopotliwe. Za omawianą płytą widzimy drugą, tym razem pionową płytę, w której widzimy po lewej kuliste jarzmo karabinu maszynowego MG34 wraz z samym karabinem, a po prawej wizjer kierowcy. Za tą grubą na 10 cm płytą jesteśmy już wewnątrz legendarnego Tygrysa.
To, co od razu przykuwa uwagę, to dwa miejsca dla radiooperatora obsługującego pokładowy karabin maszynowy oraz kierowcy. Oddziela ich doskonale odwzorowana za pomocą licznych nadruków radiostacja. Obok znajduje się miejsce dla kierowcy. Jedną z najciekawszych nowinek konstrukcyjnych czołgu Tiger była kierownica. Dwie dźwignie sterowe umieszczone po obu stronach kolan kierowcy, które znajdowały się we wszystkich czołgach, w Tygrysie były tylko rezerwą. Tego szczegółu nie mogło zabraknąć w klockowym odpowiedniku. To, co uwodzi, to liczne nadrugi przedstawiające nie tylko radiostację, ale również te odzwierciedlające prędkościomierz i inne elementy niezbędne do kierowania czołgiem. To, co uwiodło moje krnąbrne serce, to różne rozmieszczenie foteli zielonych. Fotel kierowcy jest bardziej przesunięty do przodu, ku pedałom gazu i sprzęgła, wówczas gdy fotel radiooperatora jest lekko z tyłu, by ten miał większą swobodę ruchu. Nad naszą dwójką zdejmuje się zdejmowana płyta, dzięki której mogliśmy zajrzeć do wnętrza. Znajdują się w niej dwa otwierane na zewnątrz okrągłe włazy, dedykowane dla wcześniej wspomnianych członków załogi. Oprócz włazów znajdziemy tam też młot i niewielką brązową skrzynię. Następny jest właściwy przedział bojowy, który zmiata z nóg. To, co się odznacza na samym początku w tym grafitowo-szaro-białym wnętrzu, to wbudowany okrągły kształt. Na jego dnie widać pociągnięte po podłodze w poprzek pojazdu drążki skrętne, które są oczywiście elementem naszych kół. Wzdłuż widać układ przeniesienia napędu z silnika do skrzyni biegów. Przy bocznych burtach czołgu widać luki amunicyjne z samą amunicją. Jej rozłożenie jest identyczne jak w niemieckich Tygrysach. Całość przykrywa płyta pancerna, w której wyrzeźbiony jest okrągły otwór. Jest to miejsce przewidziane na wieżę. Po obu stronach tej płyty znajdują się stalowe liny. Żołnierze liczyli się z ewentualnością, że ich czołg zakopie się w błocie, piasku lub Bóg jeden wie w czym jeszcze. Dlatego zawsze na pancerzu znajdowały się stalowe liny do wyciągnięcia z pułapki pojazdu przez inny czołg lub ciągnik gąsienicowy. Przenieśmy się teraz na chwilę na zewnątrz pojazdu. Doskonale widoczny jest tu piękny, pustynny kamuflaż wykonany dzięki klockom w kolorze beżowym i dunkelgel. Świetnie też widać długi prowadzący przez całą długość pojazdu błotnik znajdujący się nad gąsienicami. Niewątpliwie element ten był często wykorzystywany przez załogę czołgu jako stopień. Jednak to, na co chciałbym zwrócić waszą uwagę, to wielki, czarno-biały, nadrukowany Balkenkreuz. Mówię o nim nie tylko dlatego, że jest to oznaczenie przynależności czołgu do danego państwa, jednak w kontekście omawianego niedawno przedziału bojowego jest to idealny punkt mówiący tu celuj, gdyż bezpośrednio za nim, wewnątrz pojazdu, znajduje się skład amunicji. Teraz płynnie przechodzimy do przedziału silnikowego czołgu. I teraz, jeśli jeszcze nie siedzicie, to lepiej usiądźcie. Silnik Maybach HL230 odwzorowany został w najmniejszym szczególe z ponad 300 elementów i tak naprawdę mógłby zostać wydany jako osobny zestaw. Tylko przypomnę, że niektóre samoloty z serii Kolekcja Historyczna mają po 300 elementów, a w naszym nowym Tygrysie z tylu klocków zbudujecie sam tylko silnik. Z całej masy małych elementów zrobiono system krat, które zapewniały lepszą wentylację i chłodzenie pracującej jednostce. Niektóre z włazów serwisowych, w tym ten najważniejszy, znajdujący się bezpośrednio nad silnikiem, są ruchome i można je bez najmniejszego problemu otworzyć. To, co zwraca uwagę, to system rur, który prowadzi do filtrów, które znajdują się na tylnej ścianie czołgu. Filtry okazały się bardzo przydatne,
zwłaszcza w pojazdach walczących w piaszczystym terenie, a takim bez wątpienia był afrykański teatr działań wojennych. Pod nimi dwa tylne błotniki. Spójrzcie tylko na nie, one są ogromne. Pomiędzy filtrami znajdują się dwie ogromne rury wydechowe osłonięte blachą. Z tyłu widzimy całą masę szczegółów, począwszy na filtrach powietrza, kamuflażu i płytach wokół rur wydechowych. Przy zwieńczeniu są brązowe, zapewne wskutek wydzielania spalin związanych z pracą silnika, skończywszy na korbie. Korba umieszczona pod jedną z rur jest tu nie bez powodu. Tiger miał dwa sposoby rozruchu. Pierwsza była tradycyjna, poprzez rozrusznik elektryczny na stanowisku kierowcy. Drugą był rozruch inercyjny. Polegał on na tym, że w to miejsce pomiędzy wydechami po zdjęciu płyty ochronnej należało wsadzić w tył naszego tygryska korbę i przeważnie siłą całej załogi kręcić do czasu, gdy silnik nie zaskoczy. Jednym z najciekawszych elementów pojazdu jest wielka wieża naszego tygrysa. Dzięki ogromnej skali 1 do 12 udało się w idealny sposób odzwierciedlić jej kształt i kamuflaż. Dzięki czemu ten model wygląda jeszcze bardziej realistycznie. To, co od razu zwraca uwagę, to podłoga wieży wykonana w grafitowym kolorze. Przy niej znajduje się mechanizm spustowy ogromnej armaty. W świetny sposób odwzorowano siedziska dla celowniczego, ładowniczego i dowódcy, dzięki którym widzimy rozlokowanie konkretnych członków załogi. Nie mogło też zabraknąć małego silnika hydraulicznego odpowiedzialnego za obrót wieży. To, co jest nowością w naszych modelach, to dedykowany, ogromny, czteroczęściowy pierścień wieży. Teraz pora na crème de la crème wieży, czyli zamek ogromnej armaty KWK-36 8,8 cm L56. Zarówno sam zamek, jak i system odrzutu armaty został odwzorowany z dbałością o wszystkie szczegóły. Są tu wszystkie wajchy i pokrętła, rygiel działa i jego dźwignia, sprzężony z działem karabin maszynowy, optyka, mechanizm podnoszenia i opuszczania armaty, a nawet ręczny mechanizm obrotu wieży. Sam zewnętrzny design wieży jest pełen smaczków i szczegółów. Znajdziemy tutaj szczeliny obserwacyjne, potrójne wyrzutnie granatów dymnych, a nawet otwierany właz dla ładowniczego. Nie mogło oczywiście zabraknąć wielkiego kosza narzędziowego z tyłu wieży. Ma on otwierane dwie klapy oraz wielką liczbę 131 z tyłu. Tych oznaczeń nie mogło też zabraknąć na bokach wieży. Na jej szczycie znajdziemy dwa włazy. Jeden mniejszy dla ładowniczego, otwierany do przodu. Od środka tego włazu widać takie elementy jak dwie poręcze służące do unoszenia lub zamykania włazu i rygiel, który go blokował, by nikt z zewnątrz go nie odłożył. Drugi właz należy do dowódcy pojazdu. Jest to tak właściwie cała baszta, która dzięki peryskopom umieszczonym we wszystkie strony zapewniała dowódcy pojazdu doskonałą widoczność, której dowódcy wielu innych pojazdów mogli pozazdrościć. Fenomenalnie prezentuje się jarzmo wraz z lufą armaty. Nie mogło zabraknąć lufy karabinu maszynowego oraz otworów dla optyki należącej do celowniczego. Lufa głównego działa zwęża się trzykrotnie, by z blisko 4-studowego zwęzić się do 2-studów. Groźnie zadartą ku górze lufę wieńczy dwukomorowy hamulec wylotowy, również zaprojektowany specjalnie z myślą o omawianej konstrukcji. To wszystko na dziś. Dajcie znać o swoich wrażeniach związanych z tym cudem w komentarzach pod tym filmem. Napiszcie, jakie kolejne pojazdy w skali 1 do 12 chcielibyście zobaczyć w ofercie KOBI. Zapraszam też do naszych mediów społecznościowych w serwisie Facebook, Instagram oraz TikTok, gdzie na bieżąco publikowane są nowości dotyczące tego modelu oraz inne ważne informacje.
W serwisie Facebook działa nasza grupa dyskusyjna Kobi Fans, zrzeszająca wszystkich fanów klocków konstrukcyjnych Kobi. Nie zapomnijcie zostawienia kciuka w górę, subskrypcji, a jeśli chcecie być na bieżąco, również dzwoneczka. Czekam na Wasze opinie oraz komentarze, które są dla nas bardzo, bardzo ważne. Do zobaczenia w następnym materiale recenzenckim i pamiętaj, buduj historię, klocek po klocku.